Panie burmistrz, na Placu Wolności trwają renowacje, to znaczy elewacji budynków. Jak to się ma na przyszłość? Tak, rozpoczęliśmy poprawianie estetyki naszego miasta. Chcielibyśmy, by te budynki, bardzo ładne budynki, no widać to po pierwszej kamieniczce, którą zrobiliśmy, by pokazały swoje piękno, by wyglądały ładnie. Nie zrobimy tego wiele, choć chciałoby się naprawdę zrobić bardzo dużo, ale na tyle, na ile pozwolą w tym roku możliwości finansowe i chęci właścicieli mieszkań w naszym mieście, to poprawimy estetykę. I zrobimy tych elewacji, mamy w tej chwili zaplanowanych 7 budynków. I może wymienię, to jest Plac Wolności 19, Plac Wolności 10, ulica Jana Pawła 12, Dwudziestolecia 10 i 12, Plac Wolności 4 i Kolejowa 9. Jak powiedziałam, 7 budynków, ale liczę na to, że mieszkańcy, patrząc na elewacje już zrobione, właściciele lokali mieszkalnych zdecydują się, by włączyć się w poprawę estetyki naszego miasta i wspólnie z administracją domów mieszkalnych uda się jeszcze zrobić elewację w kolejnych budynkach. Nagannym jest to, kiedy zrobiona jest część tylko budynku, co ma miejsce w naszym mieście, bo wygląda to nieładnie. I w momencie, kiedy właściciele chcieliby zmienić wygląd swojego budynku, to bardzo proszę o kontakt z administracją domów mieszkalnych. Nie mamy tych pieniędzy dużo, ale na pewno wspólnymi siłami w momencie, kiedy jest chęć ze strony właścicieli lokali mieszkalnych, by zrobić elewację, to administracja domów mieszkalnych włączy się i na pewno zrobimy ten budynek w całości. A na pewno da to efekt w postaci ładnego wyglądu tych wszystkich ładnych kamieniczek w naszym mieście. Dużo jest u nas instytucji, dużo jest u nas również punktów handlowych w takich budynkach. Jak te firmy powinny współpracować z administracją Jasienia? Właśnie to, o czym mówiłam przed chwilą. Część lokali użytkowych została już wykupiona. Część jeszcze jest własnością gminy. I w momencie, kiedy właściciel lokalu użytkowego, to jest właściciel sklepu czy też zakładu usługowego, planuje zrobić elewację swojej części, to bardzo proszę, by współpracował z administracją domów mieszkalnych, by jednocześnie tę elewację robić w całości, czy chociażby no, dzieląc i robić czy dół, a w miarę możliwości cały budynek. Bo takie wycięcie i zrobienie obok tylko no, swojego okna czy przy swoich drzwiach na pewno poprawi wygląd tej placówki, ale bardzo nieestetycznie wygląda patrząc na cały obiekt. Wracając jeszcze do wyglądu miasta, mamy nowe śmietniki, mamy nowe klomby z kwiatkami, ale te klomby zaczynają już zasychać, kwiatki zaczynają więdnąć poprzez ten upał. Czy pani ma jakiś pomysł, żeby uratować to? Każdego dnia rano wszystkie te klomby, wszystkie donice, w których nasadzone są kwiaty, są podlewane przez pracowników gminy. Na pewno nie wyglądają te kwiaty tak, jak powinny wyglądać, jak wyglądały w ubiegłych latach, wtedy, kiedy nie było takiej suszy, ale próbujemy je ratować. I każdego dnia na pewno osoby widzą dwóch panów, którzy pracę rozpoczynają. Są to osoby zatrudnione w gminie w ramach przygotowania zawodowego, które biorą wiadra i idą do każdej donicy i wlewają wodę. Na pewno nie podlewamy skwerków, na pewno nie podlewamy innych nasadzeń, bo
szanujemy wodę, bo tej wody jest coraz mniej, bo źródła wody naprawdę wysychają, zaczyna być problem. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie zmieni się już pogoda i poprawi się sytuacja i ta nasza zieleń będzie wyglądać inaczej. Udało nam się uratować nasze żywopłoty, bo wiosną widać było, jak żywopłoty nasze zaatakowała mszyca. Dokonywaliśmy oprysków, opryski były wykonywane w uzgodnieniu ze stacją kwarantanny i ochrony roślin, by nie było to ze szkodą dla ludzi, ale udało nam się te żywopłoty uratować. No i w tej chwili, po ostatnim cięciu, no, można powiedzieć, że wyglądają pięknie i miejmy nadzieję, że susza nie zaszkodzi. A możemy tak się zwrócić z apelem do mieszkańców, żeby naprzeciwko swoich domów mieszkalnych zadbali o te klomby, żeby podlewali w własnym zakresie? No, byłaby naprawdę to bardzo dobra rzecz, gdyby tutaj najwięcej tych donic to jest poustawianych przy sklepach, no ale to też sklepy są w budynkach. I gdyby zechcieli, czy dzierżawcy sklepów, czy właściciele sklepów, czy też mieszkańcy, włączyć się w ratowanie tej zieleni, to bardzo gorąco i serdecznie proszę. Z góry dziękuję. Wiem, że za wodę wszyscy płacimy i ta woda kosztuje, ale gdyby taki był odzew mieszkańców, byłabym bardzo, bardzo wdzięczna.